księże, pomalu boju baton. Godzina pomsty wybija za zbrodnie, mękę i krew. Kto broni? Jezus Maryja, żołnierski woła na zew. Kto broni? Jezus Maryja, żołnierski woła na zew. Noża wolności się pali nad Polską idących lat. Za zbrodnie, mękę i krew. Kto broni? Jezus Maryja, żołnierski woła na zew. Kto broni? Jezus Maryja, żołnierski woła na zew. Za naszą wolność i waszą, bracia, chwytajmy za miecz. Śmierć, a nie trud, nas nie straszą. Zwycięski orle nasz lecz. Godzina pomsty wybija za zbrodnie, mękę i krew. Kto broni? Jezus Maryja, żołnierki woła na zew. Kto broni? Jezus Maryja, żołnierki woła na zew. Pamiętajcie po wszystkie czasy w całym kraju. Pamiętajcie o tych, co już powrotu nie mają. Pamiętajcie, nie płaczcie. Zduście jęk w gardle na myśl o zbrodni. Pamięci tych, co padli. Bądźcie ich godni. Ludzie, dopóki serce jeszcze żywe, zapamiętajcie, za jaką cenę zdobyto szczęśliwość. I dzieciom swoim opowiedzcie, by również pamiętały. Nieście marzenia po kraju i w rzeczywistość wcielajcie. Lecz o tych, co już powrotu nie mają, zaklinam! Pamiętajcie. Społeczność pozbawiona własnego państwa, rozdarta przez zaborców, intensywnie wynarodowiona, zachowała mimo tych działań własną tożsamość Polaków, zarówno zamieszkujących ziemie etniczne polskie, jak i tych, którzy żyli na terenach narodowo mieszanych. Łączył wspólny język, świadomość narodowa oraz pragnienie utrzymywania tradycji i starych obyczajów. Polska, wykreślona z mapy świata, pozostawała w sercach i myślach wielu pokoleń. Daremne jednak były próby wyzwolenia ojczyzny. Powstanie zbrojne kończyło się przegraną z przerażającymi siłami wroga. Miało jednak wielkie znaczenie. Powstanie kościuszkowskie, listopadowe, styczniowe, warszawskie dla kolejnych pokoleń były szkołą patriotyzmu i solidaryzmu narodowego, jakże potrzebnego dla podzielonych granicami rodaków. Ten ciężki okres niedoli trwał bardzo długo, za długo. Jednak mimo tego męczeństwa Polska po ponad 120 latach niewoli pojawiła się znowu na mapach świata. Dziś mamy łatwiej i trudniej zarazem. Dziś wybór nie tyczy się tego, czy walczyć o wolny przecież kraj, lecz tego, czy w nim zostać. Kuszą nas lepsze perspektywy, praca za większe pieniądze, kariera na wyciągnięcie ręki. Co wybierzemy? Czy potrafimy być patriotami na miarę obecnych czasów? Teraz na nas ciąży ogromny obowiązek. Musimy dołożyć wszelkich starań, żeby Polska była Polską. Początek, Henok Piasta, Klaka Lecha. Długie
Obce wiatry grały, obce orły na proportach. Przy ogniskach wybuchała niezmożona nuta swojska, żeby Polska, żeby Polska, żeby Polska była Polską. Przeżył, kto nie szalał z radości w tym czasie, wraz z całym narodem, ten nie doznał w życiu największej radości. Cztery pokolenia na tę chwilę czekały, piąte doczekało. Od rana do wieczora gromadziły się tłumy na rynkach miast. Robotnik, urzędnik porzucał pracę, chłop porzucał rolę. I leciał do miasta, na rynek, dowiedzieć się, przekonać się, zobaczyć wojsko polskie, polskie napisy, orła na urzędach. Rozczulano się na widok kolejarzy. Wolna Polska! Dziękujemy, dziękujemy tym wszystkim, którzy poświęcili życie dla nas. Ale my pamiętamy, przysięgamy, nigdy nie zapomnimy. Wielka jest radość w naszych sercach, radość wolnej Polski, naszego narodu, w którym uczymy się, pracujemy, tworzymy jego kulturę i kultywujemy tradycje. Młode pokolenie chętnie wraca do tematyki z czasów ułańskich, do piosenek i narodowych tańców polskich. Przeczytajcie raz, dwa, trzy. Są tam ciekawe nowinki.
dwa, trzy. Marceluś, ładnie zaśpiewa. Ej dziewczyno, ej dzieboko, jakie wojsko petito. Pośpij się za ściany, spij się za ściany, spij się, spij, spij się, spij. Jeszcze, jeszcze. Jeszcze, jeszcze. Jeszcze, jeszcze.